No mamy, kochani, godzinę tutaj 13:17 na tym zegarze. Na tym moim mam 13:16. Czyli prawie ta sama. No i przyszła taka paczuszka. Ja nie biorę teraz. O, ciotka jest. Dlatego, że pan wie, czy pan nie ma? Nie mam. Ciotka jest, kiciulka. No tu pan opiekun chodzi, przypomina, żeby leki brać. Ja mam rano i wieczorem. Także teraz nie potrzebuję. No i tu przyszła paczuszka. Nie wiem. Na razie nie, trudno mi powiedzieć od kogo. 8 kg. To z tego co tu pisze. Tak. No i zaraz zobaczymy co tu jest. O. Nie puściło, puściło. O, Feliksy. Kochani, mamy Feliksy. Ciotka, widzisz, Feliksy przyszły. Zobacz, tego czego nam brakuje. Najbardziej. No, no, wspaniała rzecz, wspaniała. Tego nam najbardziej brakuje. O. Widziałaś, ciotka? Widziałaś? Ile jest tu? 60 saszetek. O. 60 saszetek Feliksa. No, Bóg zapłać, kochany darczyńco. Za te saszetki. No, musimy gospodarzyć nimi jednak ostrożnie, bo to jest towar luksusowy, delikatesowy. Także ciotka, nie myśl się, że dostaniesz. Wy stare kocury, to możecie jeść co innego. Wędliny, nie wędliny. Tu ci nawet dałem wędlinę. Nie, kicia? Chodź. Ciotka całą noc na dworze jest. Tylko później przychodzi w dzień, żeby odespać. A w ogóle teraz tu się zrobiła takim kotem, która obskakuje mnie i Miciurina. Także bardzo często jest u Miciurina. Miciurin zawsze mi mówi, że u niego była tu, była tam, była na górze, była w piwnicy tam. No, tutaj czasami się boi wejść, no bo jak jest żbiczek, no to żbiczek w drzwiach usiądzie i nie wpuszcza ją. I się boi. Muszę żbiczka pogonić, wygonić na dwór. No, bo tak to jest problem z nim. No i kochanie, przy okazji już tego jak jestem, no mam smutną wiadomość. To znaczy tego typu, że od wczoraj nie ma Gacusia. I nie wiem, co się stało. Nie wiem, gdzie jest. Po prostu nie ma. Wieczorem był, jak szliśmy spać, a rano nie ma. I coś musiało się wydarzyć. Albo to sprawa żbiczka, albo piątka, albo czort wie czego jeszcze. Także smutna wiadomość. No to odnośnie tej, teraz odnośnie sterylizacji. No 2 miesiące temu mam wystawione zgodę gminy na sterylizację 2 kotek na koszt gminy. Także jutro już o 9:00 do pana Uniewskiego jadę z 1 kotką. Albo to będzie babciusia, albo matka wszystkich matek. Zobaczę, którą mi się uda złapać. I tam pszczółką, bzykiem pojadę, zawiozę. Także sterylizacja 2 kotek jest opłacona, no ale kotek jest więcej. Także trzeba będzie łapać i pozostałe i zawozić. Tylko teraz problem, kto za to zapłaci. No bo gmina już nie, więcej. Dyrektora nie mogę złapać, nie ma.
żeby się spytać, czy dyrekcja zapłaci, bo przedtem było tak, że połowę dyrekcja, połowę gmina. No, ponieważ dyrektora nie ma, to nie wiem, jak to, kto to będzie płacił, a czas nagli. Trzeba teraz sterylizować, żeby znowu nie były kotne i następny miot. No to tak przy okazji tej paczuszki. Także kochany darczyńco, dziękuję za te Feliksy. 60 sztuk. Na pewno się przyda. Także będziemy to gospodarzyć oszczędnie, w pierwszej kolejności dla maluchów. No to tyle. Także Bóg zapłać. Jak to mówiłem, Bogu niech będą dzięki za te dary. Pobłogosław Panie Boże, żeby się rozmnożyło. Prawda, ciotka? Żeby się rozmnożyło. I żeby nam się darzyło. Tak nam to pomóż Bóg.